Dziękuję Soniu za wprowadzenie. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu przygotowanym przez Akademię Allegro. Dzisiaj w temacie jak kupować tanio i zagwarantować swojej firmie 60 dni na zapłaty. Dzisiaj w sposób szczególny dedykuję to nasze spotkanie przedsiębiorcom, firmom, które kupują na Allegro. Natomiast każdy, kto tutaj dołączył i nie ma swojej firmy, ale ma w sobie taką nutkę przedsiębiorcy, to też jestem przekonany, że to spotkanie będzie dla niego interesujące i owocne, a ja obiecuję dołożyć jak najwięcej starań, żeby tak właśnie było. Spójrzmy proszę na agendę naszego spotkania. Zakupy. Wydaje się, że to jest jednorazowe zdarzenie, jednak jestem przekonany, że jak głębiej o tym pomyślimy, to zdajemy sobie sprawę, że zakupy to jest pewien proces i też właściwie agendę tego naszego spotkania napisało to nasze doświadczenie jako przedsiębiorców, doświadczenie zakupu. Bo zanim ten zakup finalnie nastąpi, czy zapłacimy pieniędzmi, czy klikniemy kupuję i płacę gdzieś na stronie internetowej, to mamy jeszcze kilka innych etapów, które do tego zakupu nas doprowadzą. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali cały czas w kontekście tego pytania głównego naszego webinaru, czyli jak kupować tanio i zagwarantować swojej firmie 60 dni na spłatę. Pierwszy punkt naszego spotkania, naszej rozmowy to jest kwestia potrzeb. Muszę kupić zanim zarobię lub sprzedam. Jakby sprawa oczywista dla przedsiębiorcy, natomiast ten etap potrzeby, od tego wszystko się zaczyna, od tego zaczyna się nasz proces zakupowy. Kiedy już mamy tą potrzebę, to przechodzi etap poszukiwania, etap znajduję, bo jako przedsiębiorca doskonale wiem, gdzie kupić taniej, no tylko niestety nie zawsze mogę kupić taniej i o tym też chwilę porozmawiamy. Kiedy już znalazłem, to przychodzi etap decyzji, czyli wybieram to, co mnie interesuje, wybieram to, co jest bezpieczne, skuteczne, takie jak chcę. No i na końcu klikam, czyli płacę, dochodzi etap zakupu i w tym miejscu chciałbym więcej opowiedzieć Wam o Allegro Pay Business, czyli metodzie płatności, którą mamy dostępną na Allegro Business. Pytanie też takie, czy to, o czym będziemy mówili, zakup, te wszystkie punkty procesu dotyczą każdego przedsiębiorcy. Ja jestem przekonany, że w zupełności tak. Nieważne właściwie, czy jestem mechanikiem samochodowym, czy prowadzę jakąś gastronomię, czy mam klub fitness, czy jakikolwiek inny biznes, to jako przedsiębiorca proces zakupu jest czymś, co jest moją codziennością. Mówiąc wprost, zanim zarobię, muszę zainwestować, a ta inwestycja to jest nie tylko moja praca, moja energia, moich pracowników, ale też to są pewne nakłady towarów, trwałych rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby ten mój biznes prowadzić. Zatem jestem przekonany, że nieważne jaką część biznesu dzisiaj reprezentujemy, nieważne jaki sektor, jaką kategorię, to chciałbym, żeby każdy z Was znalazł dla siebie coś interesującego w tym spotkaniu. No i przechodzimy jakby już do twardych danych. Ten wykres znamy. Chyba nigdy Główny Urząd Statystyczny nie był tak rozpoznawalny jak od ostatniego roku. No i niestety jest to też przykład, że rosnące słupki nie zawsze są pozytywne dla nas. Więc możemy sobie postawić pytanie, czy tanio to już było? No, jak zaprosiłem Was na to spotkanie, to myślę, że odpowiedź znacie, że uważam, że są sposoby, może nawet inaczej bym postawił to pytanie, czy są sposoby na to, aby kupować taniej, kiedy wszystko drożeje? Jestem przekonany, że tak. I chciałbym Wam kilka takich prostych sposobów na te tanie zakupy przedstawić. Ale zanim przejdę, to powiem też uczciwie, że są co najmniej dwa sposoby taniego kupowania. Jeden, nie do końca go polecam, ale uważam, że jest skuteczny, jeśli chodzi o doświadczenie. W momencie, kiedy kasjer w sklepie na przykład podaje nam terminal płatniczy, co robię? Zasłaniam oczy, nie widzę ceny, płacę. Czy wtedy nie widzę ceny, nie widzę rosnących kosztów cen? No tak, nie widzę. Ale czy to jest to, co rzeczywiście nam jako przedsiębiorcy pomaga prowadzić biznes i to, co jest efektywne? Chyba nie. Zatem porozmawiajmy trochę na bardziej poważnie o tym, co rzeczywiście pomoże nam kupować taniej, kupować efektywniej dla naszej firmy. Pamiętacie, że pierwszy ten punkt, na który chcieliśmy porozmawiać, tego procesu zakupowego jest etap potrzeby. I tutaj powiem Wam, że praca w Allegro daje niesamowite doświadczenie kontaktu z różnymi przedsiębiorcami, którzy u nas kupują i kilka dni temu odbyłem rozmowę z panem Janem. Pan Jan ma 87 lat, jest aktywnym przedsiębiorcą. Przez całe swoje życie prowadził firmy w obszarach inżynieryjnych, tak to mógłbym powiedzieć. Dzisiaj zajmuje się instalacją szeroko rozumianych odnawialnych źródeł energii. I jak go zapytałem o to, co jakby pomaga mu w prowadzeniu biznesu w różnych cyklach koniunkturalnych, kiedy jest drożej, kiedy jest taniej, kiedy jest popyt, kiedy nie ma popytu, to on powiedział, teraz jakby cytuję, synku, jedna rzecz, myśl daleko do przodu, ale szukaj okazji tu i teraz. I tak myślę sobie, że to jest jakby podstawa naszego działania jako przedsiębiorców. Potrzeba do zatowarowania, do zakupu jest czymś naturalnym i czymś oczywistym. To sobie już powiedzieliśmy. Wiąże się to z każdym biznesem, nieważny jaki prowadzimy. Natomiast my jako przedsiębiorcy, dla nas punkt pierwszy to jest planowanie tego, co chcemy zrobić, kiedy chcemy zrobić, myślenie o tym, jakie są cykle koniunkturalne naszej firmy, kiedy będę potrzebował więcej, kiedy będę potrzebował mniej, kiedy mogę kupić taniej, kiedy mogę kupić drożej. Więc ten etap potrzeby to jest etap planowania. Kiedy planuję, to jakby po tym, żeby te myśli z mojej głowy przeszły gdzieś dalej, to jest etap tego, żeby szukać. Szukać bliżej, szukać dalej, o tym zaraz sobie chwilę więcej powiemy. No i na końcu etap porównywania, czyli sprawdzenia, czy to, co mam w różnych aspektach tego, co różnych wartości, które za tym stoją, czy to jest dla mnie opłacalne i czy to jest dla mnie kosztowne. Czy oczywiste? No bardzo oczywiste. Ale czasami rzeczy oczywiste warto powiedzieć, żeby były dla nas efektywne. Zatem pierwszy proces tego etapu zakupowego to jest etap potrzeby, kiedy mocno akcentujemy etap planowania, szukania i porównywania. A kiedy ja potrzebuję jako przedsiębiorca, to myślę przede wszystkim o Allegro Business, czyli serwisie Allegro dedykowanym specjalnie dla przedsiębiorców. Sprawdziłem nawet dzisiaj, ile tam dokładnie mamy ofert. To jest już ponad 200 milionów ofert dla przedsiębiorców, w tym 70 milionów ofert, które są dostępne z różnego rodzaju zniżkami, które też wystawia ponad 130 tysięcy sprzedawców. Więc kiedy jest ten etap potrzeby i kiedy etap poszukiwania, to jako przedsiębiorcy dajmy sobie tą gwarancję, że będziemy mieli w najprostszy sposób dostęp do ofert wszystkich, nie tylko tych, które są najbliżej nas, nie tylko tych, które znamy, nie tylko te, które nam ktoś polecił, chociaż to wszystko jest szalenie ważne, ale też żebyśmy mogli mieć dostęp do tego, co rzeczywiście rynek oferuje szerzej w tym miejscu, dla nas w tym miejscu, gdzie dzisiaj jesteśmy. Allegro Business to jakby jedno z miejsce do wyszukiwania, moim zdaniem najlepsze, natomiast jakby jest ważna ta kwestia porównywania. I tutaj każdy z nas ma swoje ulubione sposoby na porównywanie cen towarów, porównywanie też pewnych parametrów towarów, które są, można powiedzieć, podobne, ale różnią się jakimiś detalami. Dla nas, dla przedsiębiorców, może być te detale mogą być szalenie równe, szalenie ważne. To jest etap porównywania i myślę na przykład o stronie Ceneo, która taką możliwość nam gwarantuje, gdzie możemy towary z różnych sklepów internetowych w jednym miejscu efektywnie porównać specyfikacje tych produktów, porównać ich ceny. Więc mamy za sobą w uproszczeniu ten pierwszy etap taniego kupowania, drogi do taniego kupowania, to jest etap potrzeb, etap planowania, etap szukania, żeby w naszym biznesie myśleć do przodu, ale też myśleć o tym, co wydarzy się dzisiaj, też o tym, co mogę znaleźć ciekawego dzisiaj do kupienia. Etap drugi to jest etap znajdywania, bo kiedy już sobie zaplanowaliśmy ten nasz zakup, wiemy, kiedy chcemy go kupić, to dochodzimy do etapu, że musimy zdecydować, gdzie go znajdę, skąd ten towar, skąd te rzeczy do mnie przyjadą. No i tu mamy też dwie perspektywy. Dzisiaj na szczęście żyjemy już w czasach, kiedy właściwie wszystko jest tutaj. Oczywiście możemy dalej jakby podjąć energię w tym, żeby pewne rzeczy oglądać, jeździć, sprawdzać i to pewnie jest ważne, szczególnie w tych bardziej strategicznych zakupach. Natomiast na końcu powiedzmy sobie, że wszystko sprowadza się do kalkulacji naszej energii, naszego zaangażowania na zysk, który nam to przynosi. I to, co myślę dla nas jako dla przedsiębiorców jest drugą bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o zakupy, to jest to, żeby w tym znajdowaniu mądrze wybierać pomiędzy znajdowaniu i poświęcaniu dużo energii na to szukanie, takiej energii też związanej z przemieszczaniem się, z sprawdzaniem tego, a też z tymi możliwościami, które dają nam jako przedsiębiorcy, są nowe technologie i tak jak widzicie na Allegro możemy znaleźć wszystko od papieru do drukarki po specjalistyczny sprzęt, który już w wybranych branżach będzie nam potrzebny. Kolejny punkt to jest punkt decyzji. Zobaczcie, mamy już potrzebę, ten towar, różne warianty tego towaru znaleźliśmy. Dochodzimy do momentu, kiedy podejmujemy decyzję. Kiedy zadamy sobie takie pytanie, co jest dla mnie ważne przy zakupie, to jestem pewny, że wszyscy jak tu jesteśmy, to powiemy sobie, że ważna jest cena. I to jest prawda. Tylko teraz zastanówmy się jako przedsiębiorcy, czy ona rzeczywiście zawsze jest dla nas najważniejsza. Bo oprócz ceny mamy też jeszcze co najmniej dwa ważne elementy w naszym zakupie, szczególnie kiedy myślimy tutaj o zakupach w kontekście biznesowym, gdzie z tego zakupu, mówiąc wprost, jakiś zysk konkretny dla naszej firmy ma przyjść. To jest jeszcze jakość i dostawa i serwis. I też taki przykład, podzielę się jakby już z bezpośredniego życia. Kiedyś na początku pandemii kupiłem stół, który zgodnie z wymaganiami zlecającego u mnie w domu miał być tani. I oczywiście kupiłem ten tani stół, który po jakimś dość krótkim czasie zalał się wodą. Stało się tak, że gdzieś tam bąbelki wyskoczyły z tej wody. Blat popsuł się, chciałem to później zareklamować, nie udało się. No i wróciłem do tego mojego zlecającego, to oczywiście pozdrawiam moją żonę serdecznie i mówię, no kochanie, było tanio, natomiast ona mówi, no ale słuchaj, to ja ci nie powiedziałem, że masz kupić tanio, powiedziałem ci, że masz kupić i tanio. Więc tak jak sobie tutaj patrzymy na te trzy wartości, które są dla nas jako przedsiębiorców ważne, to jest zawsze kalkulacja i nie zawsze jest prosta i nie zawsze jest powtarzalna, bo pewne rzeczy po prostu możemy kupić najtańsze, bo nie ma dla nas znaczenia w naszej firmie, czy na takiej, czy na innej kartce wydrukujemy fakturę dla naszego klienta, jeśli jeszcze ją drukujemy. Natomiast są asortymenty, gdzie ważna jest jakość, którą kupujemy i za którą płacimy. I tu często mamy tak, że doskonale wiemy to jako przedsiębiorcy, że ten sam towar w różnych wariantach może mieć różną jakość. I na końcu mamy kwestie związane z dostawą, żeby ona była bezpieczna, pewna, szczególnie kiedy myślimy o zakupach dużych, czy też zakupach wartościowych, ale też żeby była szybko, jeśli tego potrzebujemy, najlepiej tego samego dnia. Więc kiedy przechodzimy do tego etapu decyzji i wiemy już, co potrzebujemy, gdzie to znaleźliśmy, to przychodzi ten kluczowy element podjęcia decyzji o tym zakupie. Oczywiście cena z jednej strony, a z drugiej strony inne wartości dla nas istotne jako przedsiębiorców prowadzących konkretny biznes. Bo to oczywiście nie są wszystkie elementy, które mogę tutaj wyczerpać jako cena, jakość, dostawa i serwis. Pewnie każdy z nas coś tam jeszcze ze swojego pola biznesowego by dołożył. Natomiast warto mieć na uwadze to, że jakby kupować taniej, to nie znaczy tylko kupować taniej tu i teraz, ale jakby kupować taniej z perspektywą korzystania z tego w przyszłości, jeśli to potrzebne jest nam do naszego prowadzenia biznesu w taki sposób, że zużycie tych rzeczy będzie wolniejsze, będzie efektywniejsze, czy pomoże nam wykonać jakąś pracę niższym kosztem. Więc kiedy już zdecydowaliśmy, co potrzebujemy, przychodzi etap zakupu. I tu chciałbym Wam opowiedzieć więcej o metodzie płatności, którą na Allegro Business oferujemy naszym klientom firmowym, o metodzie płatności Allegro Pay Business. Coraz pytamy naszych klientów o doświadczenia zakupowe spoza Allegro Business, spoza naszego marketplace'u i jakby jednym z pytań, które często zadajemy, jest to, jak płacisz za swoje towary. I jakby jako firmy dobrze wiemy, że w większości przypadków każdy z nas miał co najmniej raz doświadczenie z zakupem, gdzie za fakturę płaciłem po dostawie towaru albo przynajmniej jakiś czas po zamówieniu, całość czy część. Więc to jest coś, co jest bardzo powszechnego i nic odkrywczego nie ma w tym, że my jako firmy płacimy później, bo sprawa jest prosta na ogół. Chcę ten towar mieć, zarobić w jakiś sposób na nim, jest potrzebny do mojej firmy, a później z tego zysku chciałbym ten towar spłacać. Natomiast to, co jest pewnym ograniczeniem, o które też większość z Was w tych ankietach, tych pytaniach, które zadajemy, mówi, to jest to, że to podejście, ta perspektywa mocno mnie ogranicza, bo ja ostatecznie to kupuję od dość wąskiej grupy sprzedawców, jeśli potrzebuję towarów, za które chcę płacić później, bo z każdym z nich muszę dogadać się indywidualnie, u każdego mam indywidualne warunki na to odroczenie, czasami jest to większa cena towaru, czasami jest to po prostu premia za to, że kupuję u niego dużo i tak dalej. Natomiast jak sobie pomyślimy, teraz wrócimy na chwilę do tego pierwszego punktu, czyli potrzeby naszej i tym, jak szukaliśmy i porównywaliśmy, to jak myślimy o tanim kupowaniu, to potrzebujemy znaleźć takie rozwiązanie, które da nam dostęp nie do 3, do 4 sprzedawców, bardzo ważnych dla nas, ale być może w pewnych momentach, albo może regularnie nawet, do sprzedawców, którzy oferują nam to, co potrzebujemy w najlepszej cenie, jakości, dostawie i serwisie. I jakby zbierając te dwie rzeczy, zaproponowaliśmy, właściwie proponujemy już, bo jest to usługa dostępna na Allegro Business, metodę płatności za fakturę gwarantowaną dla wszystkich przedsiębiorców, którzy kupują u nas na Allegro, odroczenie terminu płatności o 30 lub 60 dni. 30 dni odroczenia to jest odroczenie bezpłatne, 60 dni to jest najdłużej w tej chwili dostępne odroczenie, jakie oferujemy naszym kupującym biznesowym na Allegro. Spójrzmy jeszcze w szczegółach, co to jest Allegro Pay Business. To nic innego jak odnawialne środki na zakupy firmowe, czyli ekstra gotówka do 50 000 złotych, którą możesz włączyć, jeśli chcesz kupować na Allegro Business i chcesz zagwarantować swojej firmie to, że za towar zapłaci wtedy, jak zarobi, albo wtedy, kiedy po prostu jest Ci wygodniej. To, co też ważne, to Allegro Pay Business udostępniamy jako metodę płatności dla firm, które dopiero zaczynają współpracę z Allegro, jak i te, które są z nami już od dłuższego czasu, ale też dla firm, które dopiero zaczynają swoją działalność w ogóle, dla startupów. Limity indywidualnie dostosowane do potrzeb, do skali takich firm, te limity zakupowe także w Allegro Pay Business można uzyskać. To, co jest najważniejsze w Allegro Pay Business, to jest ta możliwość odroczenia terminu spłaty o 30 dni jako podstawowy, bezpłatny termin spłaty. Nieważne, czy u jednego przedsiębiorcy kupuje, u jednego sprzedawcy, czy u wielu sprzedawców, u wszystkich są te same zasady. Dzięki Allegro Pay Business możesz odroczyć płatność za fakturę o 30 lub 60 dni. No i ostatecznie ten limit, żeby był dla nas efektywny, to my jako przedsiębiorcy robimy zakupy często, powtarzalnie, często te same, więc dobrze jest, kiedy bez żadnych, kiedy ten limit w prosty sposób odnawia się, wraca do nas, kiedy my spłacimy inną fakturę i tak to dokładnie dzieje się w Allegro Pay Business. Środki wracają do Ciebie po spłacie, ponownie są do wykorzystania w kolejnych zakupach z Allegro Pay Business. Więc to, co my myślimy, myśląc to, jakie wartości mamy na myśli, stawiając przed Wami Allegro Pay Business, to przede wszystkim trzy ważne rzeczy. Po pierwsze, to jest gwarancja tego, że możesz zapłacić po rozliczeniu ze swoim klientem, czy po prostu wtedy, kiedy jest Ci wygodniej. To też gwarancja tego, że możesz znaleźć środki na start swojej firmy, kiedy tych potrzeb jest więcej w firmie, kiedy nie zawsze ten limit zakupowy, limit handlowy można uzyskać czy od innego sprzedawcy, bo jesteśmy nowi, nieznany, a tu jednocześnie w jednym miejscu na start uzyskujesz dostęp do finansowania u wszystkich sprzedawców, którzy tą metodę płatności na Allegro oferują. To ponad 200 milionów ofert, przypomnę. No i ostatecznie element decyzji kredytowej banku, karta kredytowa, inne limity kredytowe. Są to często długie procesy przyznawania środków, natomiast w Allegro Pay Business ten weryfikacja dostępności limitu dla Twojej firmy to w większości przypadków nie więcej niż 3 minuty. Jak włączyć usługę Allegro Pay Business? Na Allegro Business w wielu miejscach znajdziecie linki do tego, aby z tej metody płatności skorzystać, żeby włączyć ją w swoich zakupach na fakturę. I proces jest, jak większość rzeczy na Allegro, mam nadzieję, dość prosty. Krótki formularz, gdzie prosimy o tylko podstawowe dane. Później etap bezpieczeństwa, czyli weryfikacji Twojego konta przelewem na 1 zł i aktywacja usługi kodem SMS, dzięki czemu już możesz kupować z odroczonym terminem płatności. I teraz jak kupować z odroczonym terminem płatności? Właściwie tak jak z każdą inną metodą płatności na Allegro Business. Na liście metod płatności masz dostępny kafel Allegro Pay Business, gdzie wybierasz termin odroczenia, który dla Ciebie jest wygodny, albo 30 dni bez dodatkowych opłat, albo 60 dni później. W uproszczeniu 60 dni to jest 4,50 za każde 100 zł towaru, który kupisz w danym zamówieniu. Ty decydujesz, czy 30 dni wystarczy, czy potrzebujesz więcej. A gdy któryś z tych terminów podjąłeś decyzję, ale coś się zmieniło w Twojej firmie, potrzebujesz więcej czasu na spłatę, czy będzie z tym problem? Nie. Każdy z tych zamówień rozkładamy automatycznie na raty, jeśli nie spłacisz ich w tym wybranym terminie. Te raty oczywiście, te spłaty też możesz spłacić wcześniej, jeśli tak będzie dla Ciebie wygodniej. I teraz co można kupić z Allegro Pay Business na Allegro Business? Właściwie wszystko. I to jest jakby naturalne, bo tylu ilu nas tutaj jest, pewnie wiele kategorii biznesu, jako przedsiębiorcy wiele różnych firm prezentujemy i to, co jest nam potrzebne do firmy, powinno być dostępne w ten prosty sposób z metodą płatności, która gwarantuje zapłatę wtedy, kiedy zarobię, zapłatę wtedy, kiedy jest mi wygodniej. I to widzicie na ekranie, teraz zrzuciłem te rzeczy, które klienci kupili dosłownie wczoraj z tą metodą płatności, więc jest to i sprzęt komputerowy, jest i kawa, jest jakaś specjalistyczna spawarka, jest też wiele innych rzeczy, więc to, co mamy na Allegro Business, jeśli korzystasz z tej metody płatności Allegro Pay Business, to większość towarów możesz kupować z odroczeniem. Zatem wróćmy sobie do naszego tego początkowego slajdu. Jeśli myślę o tym, żeby kupować tanio i szukać dobrych sposobów na to, żeby towar w mojej firmie był dostarczony w jak najlepszej jakości, na jak najlepszym czasie, to jako przedsiębiorca ważne, żebym potrafił połączyć te cztery ważne elementy. Element potrzeb, czyli zdania sobie sprawy z tego, kiedy, czego będę potrzebował, etap szukania długoterminowo i szukania okazji, później etap decyzji, czyli wybierania tego, czy ta cena, czy ta jakość, czy jeszcze jakiś inny układ tych zmiennych jest dla mnie ważny, aby efektywnie kupić. No i na końcu etap tej płatności, samego zakupu, tak żeby zagwarantować swojej firmie płynność finansową, tak żeby zagwarantować swojej firmie możliwość spłaty wtedy, kiedy zyski z tego towaru czy z usługi wykonanej dzięki temu towarowi wrócą do mojej firmy. To tyle, jeśli chodzi o to, te podstawowe, o te informacje, które chciałem Wam przekazać. Pora teraz na ankietę. Proszę Sonię o udostępnienie i zapraszam Was do jej wypełnienia. Tak, to jest ta pierwsza ankieta i jeszcze bardzo będę wdzięczna za wypełnienie jeszcze jednej dotyczącej stricte naszego spotkania. Ona już tutaj pojawia się, jest interaktywna i dosłownie 2 minutki na jej wypełnienie i zachęcam do zadawania pytań. Cisza w internecie nie jest najlepsza, więc następnym razem obiecuję, że poproszę Sonię o to, żeby być może jakąś muzykę, żebyśmy mogli Wam puścić w tym czasie, żeby wypełnianie tej ankiety było bardziej przyjemne. To jest bardzo dobry pomysł, szczególnie, że aura, myślę, że w całej Polsce jest, delikatnie mówiąc, niezadowalająca jak na marzec, choć marcu jak w garncu, takie jest powiedzenie, ale ja już przyznam, że wyczekuję bardzo wiosnę i jednak ten śnieg za oknem, ja tu nadaję z Poznania, nie do końca mi odpowiada, więc... Faktycznie ta muzyka jest dobrym pomysłem. To Sonia, to zabieramy ten punkt na pewno z tego spotkania, żeby jakoś dodać nam energii w tym, żebyście tę ankietę mogli dla nas wypełnić. Jest to dla nas coś bardzo cennego, co pomaga nam rozwijać te nasze spotkania z Akademii Allegro, pomaga nam udoskonalać nasze wystąpienia dla Was, spotkania z Wami, materiały, które dla Was przygotowujemy. Bardzo dziękuję. Tutaj widzę, że pojawiły się komentarze, że jakiś filmik w tle, też dobra opcja, tylko po ankiecie zapewne, bo ta ankieta jednak nam zajmuje tutaj trochę więcej przestrzeni na tym ekranie. Dobrze, słuchajcie, nie zadaliście żadnych pytań, więc ja po prostu mam jeden wniosek z tego, że wszystko było dla Was bardzo jasne i że faktycznie to nagranie, które do Was zostanie przesłane, ewentualnie Wam wszelkie wątpliwości jeszcze tutaj rozwieję. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie, życzę Wam mimo wszystko dużo słońca i wszystkiego co najlepsze i do zobaczenia w takim razie na następnych spotkaniach, a jest ich dość sporo, także zachęcam do śledzenia też tutaj naszej strony Akademii Allegro i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.